Trzeba uczciwie przyznać, że wienowski koncert Małej Armii Janosika, największej polskiej kapeli góralskiej, okazał się dużym sukcesem. Centrum miasta dawno nie widziało takich tłumów. Plac Legionów szczelnie wypełniła publiczność, która w plenerze chciała posłuchać koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu małej, ale tak naprawdę liczebnie bardzo dużej Armii Janosika. Kapela góralska, zespół folklorystyczny czy też grupa artystyczna zainspirowana kulturą góralską, ale jednocześnie nawiązująca do innych kultur, potrafi wyjść poza utarte schematy, motywując do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów i realizowania własnej pasji. Pomysłodawcą tego projektu muzycznego jest Damian Pałasz, skrzypek, muzyk i wizjoner. Obecnie Mała Armia Janosika liczy 180 członków w wieku od 3 do 70 lat. Siedziba zespołu znajduje się w Rabie Wyżnej na południu Polski. Tam też formacja regularnie odbywa próby i przygotowuje się do występów artystycznych. Zespół w ciągu roku cyklicznie wyrusza w trasy koncertowe, występując na terenie całej Polski. Ich wieluński koncert z pewnością na długo zapadnie mieszkańcom Wielunia w pamięć. Podobało się Państwu? Chcę mi wręczyć na ręce prezesa tego pięknego zespołu produkty lokalne, produkty wieluńskie. Wszyscy jeżdżą do Zakopanego na chwilę po oscypki, po rzętyce, a my mamy wieluńskie produkty również bardzo smaczne. Tylko na ręce pana prezesa dziękuję bardzo. Syczka góralskie. Hej! 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 I zagrała dla was Mała Armia Janosika! A teraz wy? Grała dla was Mała Armia Janosika!
Obszerne fragmenty wileńskiego koncertu Małej Armii Janosika pokażemy w naszej stacji w następny weekend. Tymczasem w ten przypominamy tegoroczny koncert z cyklu Wieluńska Stajenka.